I tak oto dwie, a niektórzy nawet liczą, że i trzy armie spotkały się na bliżej nieokreślonym terenie pomiędzy wsiami Stembark, Grunwald i Łodwigowo. Skład i liczebność wojsk, które wzięły udział w bitwie pod Grunwaldem, po dziś dzień jest przedmiotem sporów historyków. Nie ulega jednak wątpliwości, że siły wojsk sprzymierzonych Polski i Litwy były większe od wojsk zakonnych. Najchętniej tutaj przytaczam dane profesora Andrzeja Nadolskiego, jedne z najdokładniejszych moim zdaniem. Szacuje siły krzyżackie na około 15 tysięcy jazdy. Polskie na około 20, a litewskie na 10 tysięcy. Można oczywiście jeszcze przytoczyć dane w ślad za innym badaczem, Marianem Biskupem, który ocenia armię polską na około 18 tysięcy jazdy i kilka tysięcy piechoty, zaś armię litewską na około 11 tysięcy jazdy. Natomiast armia zakonu krzyżackiego według biskupa mogła liczyć około 21 tysięcy jazdy i kilka tysięcy piechoty. W rzeczywistości w żadnych jednak źródłach nie ma informacji o obecności piechoty w wojsku tak polskim, jak i krzyżackim. Jest mało prawdopodobne, aby piechota nadążyła za jazdą po zwinięciu obozu przed świtem pod Dąbrówną. Cerstwo polskie zorganizowane było w 50 chorągwi, w których oprócz Polaków znaleźli się również Czesi, Morawianie, Ślązacy, Mołdawianie. Oddziały dowodzone przez księcia Witolda składały się z 40 chorągwi, do których należały również oddziały ruskie, żmudzkie, oddział tatarski, a także chorągwie smoleńskie, dowodzone przez brata Władysława Jagieły, księcia Lingwena. Wojska krzyżackie to z kolei 51 chorągwi, wśród których znajdowali się również goście zakonu z Niemiec, Szwajcarii, Śląska, Pomorza, Czech, Moraw i Inflant, a także inni zaciężni. Uzbrojenie stron konfliktu było tak podobne, że dla rozpoznania w bitwie król Władysław Jagiełło nakazał wiązać na ramieniach swoim rycerzom opaski uplecione ze słomy. A hasłem, zawołaniem bojowym dla Polaków i Czechów był Kraków, natomiast dla Litwinów i Rusinów Wilno. Przy tej okazji należy zapomnieć o pewnych stereotypach, krzyżakach, rycerzach w białych płaszczach z czarnymi krzyżami. W państwie zakonnym mogło być nie więcej niż 500 do 700 rycerzy zakonnych. Zatem w bitwie pod Grunwaldem było ich zaledwie 250, może 300 rycerzy zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Reszta to zbrojni, którzy posiadali ziemię na prawie rycerskim, zaciężni i najemnicy oraz goście zakonu, poszukiwacze przygód rycerskich lub rycerze krzyżowcy walczący z pobudek religijnych. Podstawową jednostką organizacyjną i taktyczną była kopia, zwana też pocztem rycerskim. Wielkość kopii była zróżnicowana. Minimum to rycerz i jego giermek. Przeciętny jednak poczet składał się zazwyczaj z rycerza, kopijnika oraz dwóch lekkozbrojnych jeźdźców, strzelców, włóczników osłaniających jego boki, uzbrojonych w kusze i sulice. Nieco z tyłu dwóch do czterech zbrojnych sług dla zapewnienia czołowej trójce dodatkowej osłony, dostarczania lub wymiany oręża, odprowadzania do tyłu rannych. Z dala, ale w zasięgu wzroku, trzymało się kilku luzaków, gotowych w każdej chwili podprowadzić świeże konie. Możnowładcy i przedstawiciele wielkich rodów wyruszali oczywiście na wojnę z dużo większym, liczniejszym pocztem, nawet w kilkanaście osób, w skład których często też wchodzili mniej zamożni rycerze. Nadrzędną jednostką organizacyjną była chorągiew. Było to 300 do 500 jeźdźców. W warunkach bitewnych od kilku do kilkunastu chorągwi łączyło się w hufiec, który był jednostką taktyczną. Jednym z szyków bojowych, często stosowanych przez zachodnioeuropejskich rycerzy, był szyk w płot. Polegał na czołowym uderzeniu armii podzielonej na trzy szeregi, oddalone od siebie o kilka metrów. W pierwszym
szeregu stawali ciężko zbrojni kopijnicy. Za nim pozostała część kopii składająca się ze strzelców i włóczników, tworzących drugi i trzeci szereg. Przy wielkiej armii na terenie pagórkowatym nie można było zastosować szyku bojowego w płot. Jednym z powodów była utrata kontaktu wzrokowego z proporcją. Walka stawała się chaotyczna, niekontrolowana, a przy braku kontaktu z dowódcą trudno było ponownie sformować chorągiew i realizować zaplanowaną strategię bitwy. Proporzec był bardzo ważnym, sygnalizacyjnym, ale i psychologicznym oraz moralnym elementem w bitwie. Zwinięty mógł sygnalizować odwrót, a w rękach nieprzyjaciół mógł oznaczać klęskę. Ale nie uprzedzajmy faktów. W warunkach grunwaldzkich bardziej skutecznym wydawał się szyk kolumnowo-klinowy. Chorągiew ustawiono w długą, około 30-szeregową kolumnę po kilkunastu rycerzy. Z przodu zwężającą się w kilkuszeregowy klin najlepiej uzbrojonych kopijników, a w ostatnim szeregu klina chorągiew. Stąd rycerzy klina nazywano przedchorągiewnymi. Po bokach kolumny kopijnicy, w środku włócznicy i strzelcy, którzy mogli razić przeciwników w trakcie natarcia, prowadząc ostrzał ponad głowami kopijników, a przy bezpośrednim starciu dobyć broni siecznej. Takie ustawienie chorągwi było bardziej mobilne, łatwiejsze w manewrowaniu, miało większą siłę przebicia. Łatwiejszy był też kontakt wzrokowy z chorągwią, ułatwiało stosowanie ataków falowych. Krzyżacy przybyli na pole bitwy wcześnie rano. Założyli obóz w okolicy dzisiejszych ruin kaplicy pobitewnej. Wielki mistrz był świadom przewagi liczebnej armii polsko-litewskiej. Planował wydać bitwę obronno-zaczepną, wykorzystać ukształtowanie terenu oraz umocnienia polowe. Poprzez działania artylerii, kuszników oraz łuczników chciał zahamować impet uderzenia ciężkiej konnicy. Kontratak krzyżackiej konnicy oraz piechoty miał zwieńczyć dzieło zwycięstwa. Taka taktyka z powodzeniem stosowana była w czasach wojny stuletniej przez Anglików, a nieco później przez husytów. Jakież było jego zdziwienie, kiedy doniesiono mu o pojawieniu się straży przedniej marszałka Zbigniewa z Brzezia nie od strony spalonego Dąbrówna w linii Łodwigowo-Grunwald, a jakoby za jego plecami od jeziora Łubień w kierunku Stembark-Łodwigowo. Wielki mistrz Ulrich von Jungingen natychmiast nakazał odwrócić front armii, ustawić artylerię łuczników, kuszników i czekał bitwy. Na wilcze doły czasu już nie było. Te kontrowersyjne i sprzeczne informacje z XVI-wiecznej kroniki Bychowca należy odłożyć między bajki. Tymczasem król Władysław Jagiełło potrzebował czasu, ażeby skoncentrować oddziały rozciągnięte na przestrzeni wielu kilometrów i uformować szyk. W odróżnieniu od księcia Witolda, król wręcz manifestacyjnie okazywał opanowanie, wysłuchał dwie msze, wdział zbroję, dosiadł konia i z pagórka dokonał lustracji chorągwi zajmujących pozycję. Przeprowadził ceremonię pasowania na rycerzy wielu młodzieńców i siedząc w siodle wyspowiadał się przed Mikołajem Trąbą, podkanclerzem, ale równocześnie duchownym. Krzyżacy, czekając bitwy od kilku godzin, coraz bardziej byli narażeni na promienie lipcowego słońca. To niekorzystne położenie zmusiło wielkiego mistrza do sprowokowania króla do walki. Zgodnie ze średniowiecznym rytuałem posłał do króla heroldów z nagimi mieczami. Byli to sprzymierzeńcy zakonu. Poseł króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego, który niósł Jagielle w darze nagi miecz od wielkiego mistrza, oraz poseł księcia szczecińskiego Kazimierza, który z kolei niósł miecz Witoldowi od wielkiego marszałka. Po przyjęciu darów, czyli po podjęciu symbolicznej rękawicy wyzwania do bitwy, rycerze odśpiewali Bogrodzicę i szykowali się do walki. Sam król nie wziął bezpośredniego udziału w bitwie. Wedle wschodniego obyczaju stał ze świtą na wzgórzu, skąd miał dobry widok na pole walki i przez gońców wydawał rozkazy. Na prawym skrzydle wojsk Jagiełły ustawiły się wojska dowodzone przez księcia Witolda.
Uderzyło ono jako pierwsze na artylerię, która tak naprawdę zdążyła oddać zaledwie dwie salwy, nie czyniąc jednak żadnej szkody. Następnie jazda krzyżacka uderzyła na oba skrzydła Jagiełłowej armii. Wywiązała się zażarta walka. W jej wyniku powstały dwa ośrodki walki. Na prawym skrzydle walczyły wojska Witolda, zaś lewe skrzydło armii polskiej walczyło przeciw głównym siłom krzyżackim. Po godzinnej, zażartej walce Litwini nie wytrzymali ataku krzyżaków i poszli w rozsypkę. Próżno książę Witold usiłował powstrzymać uciekających Litwinów biczem i potężnym krzykiem, jak pisze Długosz. Toczą się zresztą spory historyków, czy był to nieudany, ale zaplanowany manewr, zapożyczony od Tatarów, czy też może paniczna ucieczka. Faktem jest, że uciekający Litwini nie pociągnęli za sobą znacznej ilości krzyżaków. Nie związali ich też w walce, co stworzyło realne zagrożenie dla prawego skrzydła polskiego. Jedynie chorągwie smoleńskie, dowodzone przez brata króla Władysława Jagiełły, Lingwena, dotrzymywały kroku krzyżakom, dając czas polskim chówcom na przegrupowanie. Dzięki ich męstwu i ofiarom kryzys został zażegnany, a wojska Jagiełłowe mogły kontynuować drogę ku zwycięstwu. Kiedy powracający z pościgu za Litwinami rycerze krzyżaccy dotarli ponownie na pole bitwy, oczom ich ukazał się przerażający widok. Lewe skrzydło wojsk polskich brało górę nad krzyżakami. Rzucili się z odsieczą, atakując chorążego Marcina z Wrocimowic, trzymającego wielką, świętą dla wszystkich wojsk chorągiew krakowską z orłem w koronie. A trzeba wam wiedzieć, że przed chorągiewni Gonfanonu, czyli najważniejszego znaku królestwa, byli m.in. Zawisza Czarny z Grabowa i inni najznamienitsi rycerze polscy o największych autorytetach w Królestwie Polskim. I wtedy stało się coś przerażającego. Wedle słów Długosza, leżący na ziemi krzyżak rozprął nożem brzuch konia. Rumak i jeździec zwalili się nagle, a wraz z nimi zachwiała się chorągiew. Musicie państwo wiedzieć, że w owym czasie zwinięcie proporca było sygnałem do odwrotu, a już widząc upadek Gonfanonu, bronionego przez tak zacne towarzystwo rycerskie, mogło wręcz dojść do tragicznych skutków, mogło tragicznie wpłynąć na morale rycerstwa, a równocześnie podbudować krzyżaków. Na szczęście nie doszło jednak do tego, gdyż rycerze walczący pod Gonfanonem nie pozwolili na jego upadek i z dużym impetem zaatakowali krzyżackie chorągwie. Wojska krzyżackie zostały po zaciętym boju zmuszone do odwrotu i zaczęły uchodzić w kierunku obozu. Wielki mistrz, widząc, że przegrywa bitwę, zdecydował się na uderzenie 16 świeżych, wypoczętych chorągwi. Sam stanął na ich czele. U jego boku stanęło większość dostojników zakonu. Zaskoczenie i siła uderzenia miały przechylić szalę zwycięstwa na jego stronę. Uderzenie na centrum i lewe skrzydło polskiej armii, prowadzone przez mistrza Ulika chorągwie, przegalopowały niebezpiecznie blisko wzgórza, gdzie stał Jagiełło. Młody sekretarz królewski, Zbigniew Oleśnicki, spostrzegł niebezpieczeństwo, ale nie było już czasu się wycofać. Zwinięto jeno znak królewski, a straż królewska murem wysunęła się naprzód, aby pana piersiami zasłonić. Widok krzyżaków dreszczem mógł przejąć najodważniejsze serca. Był to, powiem, sam kwiat i wybór rycerstwa. Sam wielki mistrz jechał przed nimi w białym, szerokim płaszczu. Jego celem były jednak siły główne Polaków. Nie chcąc rezygnować z zaskoczenia, wielki mistrz pozostawił niewielki oddział w spokoju, nie wiedząc, że obok samego króla przyjechał. Jednak kronika konfliktu odnotowuje tu pewne wydarzenie. Otóż jeden z krzyżaków, rycerz Dipold von Kokeritz, najprawdopodobniej nieświadom, kogo atakuje, mógł jedynie po zbroi przypuszczać, że jest to dostojna postać, powziął śmiały zamiar pojedynku rycerskiego i ruszył z kopyta na samego króla. Król starł się z nim konno i zranił go kopią w twarz. Zaraz potem von Kokeritz został strącony z konia przez Zbigniewa Oleśnickiego i zabity.
Nieco mniej przychylnie dla króla to wydarzenie opisuje Jan Długosz, odbierając nieco Jagiele chwały pojedynku. Ale wiemy przecież, że Jan Długosz nie był bezpośrednim świadkiem i uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem, a autor kronik już tak. Król Władysław Jagiełło również dysponował chorągwiami, które mógł wprowadzić do bitwy i zluzować zmęczonych walką rycerzy, uzupełnić ich stany liczebne. Atak krzyżackich rezerw, pomimo początkowego zaskoczenia, skończył się ich okrążeniem i klęską w rejonie Stębarka. To najprawdopodobniej wówczas zginął wielki mistrz Ulrich von Jungingen i wszyscy zakonni dostojnicy. Artykuły dotyczące śmierci Ulricha von Jungingen i symbolikę z tą związaną zapewne znajdziecie na naszej stronie. W ostatniej fazie bitwy zdobyto także obóz krzyżacki. Według relacji źródłowych to właśnie szturm na krzyżacki tabor był najbardziej krwawym epizodem bitwy, co poświadczyły późniejsze badania archeologiczne. Bitwa trwała ponad 6 godzin i skończyła się około godziny 19. Klęska krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem była zupełna. Zdobyto 51 chorągwi. Na polu bitewnym poległa niemal cała elita zakonna. Ocalał jedynie wielki szpitalnik, Werner von Tettingen, który zbiegł do Elbląga. Podobno chwilowo postradał zmysły. Na wieść o klęsce krzyżackiej miasta i zamki Prus wypędzały załogi krzyżackie i poddawały się stronie polskiej. Ze strony polskiej, jak podaje Długosz, zginęło zaledwie 12 zacniejszych rycerzy. Straty całego Jagiełłowego wojska najprawdopodobniej nie przekroczyły 1000 ludzi. Dużo trudniej ocenić straty krzyżackie. Z listu do papieża późniejszego wielkiego mistrza Henryka von Plauen wynika, że na placu boju Polec miało 18 000 chrześcijan, a zatem wojsk walczących po stronie zakonu. Jest to z pewnością liczba zawyżona. Według Andrzeja Nadolskiego straty krzyżackie można oszacować na około 8 000 wojska. Pewne jest jednak to, że z 250 członków zakonu krzyżackiego, biorących udział w bitwie, zginęło aż 203. I co jest też znamienne, źródła mówią tylko nam o 3 krzyżakach, którzy dostali się do niewoli i zostali później straceni z rozkazu wielkiego księcia Witolda. Zwycięstwo było całkowite. Zachował się do naszych czasów wymowny list, który dzień po bitwie uradowany król napisał do swojej ówczesnej żony, królowej Anny. Pozwolę sobie przytoczyć go w pełnym brzmieniu za Janem Długoszem. Najjaśniejsza królowo, znakomita nam wielce miła małżonko nasza najdroższa. Od czasu naszego rozstania zawsze i stale Stwórca nieba i ziemi otaczał nas i naszych swoją miłościwą łaskawością i dotąd zachował w pożądanym zdrowiu. Za jego opieką, odkąd wkroczyliśmy na ziemię nieprzyjaciół, pod jakiekolwiek miasto podeszliśmy, aby je zdobywać, zawsze dostawaliśmy je bez oporu. Zaś we wtorek, w dzień święta rozesłania apostołów, mistrz krzyżaków z całą swoją potęgą zbliżył się do naszych wojsk w zamiarze stoczenia bitwy. Podczas gdy my słuchaliśmy mszy świętej, dosłuchawszy jej nabożnie do końca, wyszliśmy ze wszystkimi wojskami naszymi na pole bitwy, gdzie ustawiliśmy szyki. Poczyniliśmy wszelkie przygotowania i zaczęliśmy gotować się do walki. I gdyśmy się już nawzajem dojrzeli, mistrz i marszałek krzyżaków przysłał przez swych heroldów nam i najjaśniejszemu księciu panu Witoldowi, bratu naszemu najdroższemu, 2 miecze. Tako mówiąc, wiedzcie królu i Witoldzie, że w tej godzinie stoczymy z wami bitwę i te miecze darowujemy wam, aby was wesprzeć, zaś miejsce bitwy albo nam dajcie wybrać, albo wy je wybierzcie. Na co? Spokojnie tak odrzekliśmy. Miecze, które nam przysyłacie, przyjmujemy i w imię Chrystusa, który zgina karki pysznych, stoczymy z wami bitwę. Lecz miejsca bitwy i walki nie umiemy ani nie chcemy wyznaczać. Które zaś Bóg Wszechmogący raczy nam dać,
na tym bić się z wami będziemy. Następnie bez zwłoki, gdyż już wspomniano wojska były ustawione, starliśmy się z nimi. W tym starciu, przy niezliczonym mnóstwie poległych, z małą stratą z naszej strony, nie ramieniem naszej siły lub mnogością zbrojnego ludu, lecz mocą jedynie Boga, który obraczył nam zawsze sprzyjać, usiekliśmy wspomnianych wielkiego mistrza i marszałka, jako też komtura elbląskiego i wielu innych komturów krzyżaków. Innych zmusiliśmy do ucieczki i ścigaliśmy ich we własnej osobie przez 2 mile. Z uciekających niezliczone mnóstwo potonęło w wodach i rzekach, które im zagradzały drogę. A pozostali ubici, także bardzo niewielu uszło. Walcząc z tymi Prusakami, zwyciężonymi i powalonymi boską siłą, wzięliśmy i dzierżymy w niewoli Konrada Młodszego Leśnickiego i Szczecińskiego oraz Krzysztofa de Hunger i innych gości krzyżackich niezliczonych. Dan za Dąbrowem na polu bitwy we środę, nazajutrz, po rozesłaniu apostołów Władysław.